Muszę powiedzieć, że przede wszystkim temat badawczy nie jest mi zupełnie obcy, aczkolwiek czuję się osobą absolutnie tutaj pozbawioną jakichkolwiek, nazwijmy to, prywatnych ocen, ponieważ jestem agnostykiem. W związku z tym ochrona chrześcijaństwa, ochrona żydostwa, ochrona jakiejkolwiek innej religii interesuje mnie głównie jako prawnika. Szanowni Państwo, nazywam się Rafał Kierzynka. Jak zechciał powiedzieć pan profesor Lewandowski, jestem doktorem nauk prawnych, zajmuję się głównie prawem europejskim i międzynarodowym. I dlatego chciałbym skupić się na tych aspektach. To znaczy, jak się ma prawo do wolności wyznań w świetle uniwersalnych zasad prawa europejskiego, praw człowieka, praw fundamentalnych, nazwy są różne, które obecnie są traktowane w zasadzie jako rodzaj prawdy wręcz objawionej. To znaczy trudno nawet dyskutować, jest, jak wszyscy pamiętamy, argumentum ad Hitlerum. Jeżeli ktoś używa argumentu do Hitlera, to przegrywa dyskusję. Teraz dyskusja kończy się odwołaniem do jakiegoś wyroku ETPC na przykład. No bo ETPC tak powiedział. I już. I koniec. Oczywiście to jest tylko sąd, tak? Sam jestem z zawodu sędzią, więc no nie jest mi zupełnie, że tak powiem, obca myśl, że sądy czasami popełniają błędy. Więc przyjrzyjmy się tym instrumentom międzynarodowym, które regulują kwestie wolności wyznania. Trzeba oczywiście zacząć od Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która w artykule 9 mówi o wolności myśli, sumienia i wyznania. Zwróćcie uwagę, że wrzuca się jak gdyby te trzy rzeczy do jednego worka. Myśl, sumienie i wyznanie. Tak jakby to było to samo. To nie jest to samo. Bo na przykład myśleć można sobie co chce, ale niekoniecznie trzeba się z tym ujawniać. W wypadku, jeżeli jestem praktykującym katolikiem, praktykującym Żydem czy Mahometaninem, to moja religia wymaga ode mnie także pewnych praktyk, które są widoczne z zewnątrz, że tak powiem. I każdy może to ocenić, że chodzę do kościoła, że się modlę 6 razy dziennie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza taka uwaga. Po drugie, konwencja jest irrelewantna religijnie, w tym sensie, że nie precyzuje o jaką religię tutaj chodzi. Chodzi generalnie, no można powiedzieć, o wszystkie religie, tak? No ale tutaj zaczynają się problemy, no bo są oczywiście takie religie, co do których charakteru nie ma wątpliwości. Chrześcijaństwo, judaizm czy islam, czy jakieś bardziej może oryginalne z naszego punktu widzenia religie azjatyckie, ale są także, nie wiem, kościół potwora spaghetti, tak? Istnieje coś takiego, istnieje taki twór, tak? I pamiętam człowieka, który w Wielkiej Brytanii udało mu się zarejestrować kościół w składzie jego samego i 24 krasnali ogrodowych, które miał, po to tylko, żeby korzystać z jakichś ulg podatkowych. Tak? Oczywiście, możemy powiedzieć, ten człowiek sobie kpi z religii tak naprawdę i wykorzystuje ją dla własnych instrumentalnych celów. No ale formalnie rzecz biorąc, z punktu widzenia prawa akurat brytyjskiego w tym momencie, no to był zarejestrowany związek wyznaniowy. Więc czy ten człowiek, który akurat uprawiał tam jakiś no, rodzaj dowcipu pewnego, ale nastawionego na korzyść majątkową, czy on również podlega ochronie wyznań? Nie za bardzo widzę możliwość rozdzielenia religii od herezji, na przykład. Nie za bardzo widzę możliwość, ażeby państwo wkraczało i ingerowało w to, co jest religią, a co już ją nie jest, bo w ten sposób wykluczylibyśmy wszystkie tak naprawdę zmiany w religiach, które istnieją często po 2000 albo lepiej lat i często doznawały różnych przekształceń społecznych, politycznych, no z różnych powodów, tak? Powstała reformacja, tak? Była wielka schizma wschodnia i tak dalej. Proszę Państwa, dlatego też podejście prawodawcze europejskiego, aczkolwiek niewątpliwie kunktatorskie, jest chyba jedynie możliwe. To znaczy Europejska Konwencja nie definiuje religii. Tak? Mówi o tym, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. No i tutaj pisze dalej, że prawodawca, że prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania, zmiany przekonań, wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub zbiorowo z innymi tego wyznania. A zatem są pewne takie cechy także zewnętrzne, czy takie, które są, nazwijmy to, policzalne, a które również są gwarantowane na poziomie praw fundamentalnych. Jednocześnie wprowadza się możliwość ograniczenia i to jest to ograniczenie, ale o tym dr Olszówka powie, jak sądzę, ograniczenie wynikające z porządku publicznego, tak, które mamy w naszej konstytucji, także, że istnieje możliwość ograniczenia uzewnętrznienia religii, jeżeli wymaga tego porządek prawny
państwa. To samo jest w Europejskiej Konwencji. Więc tutaj akurat nasze zarówno krajowe, jak i międzynarodowe instrumenty są dosyć zbliżone. Przyjrzyjmy się, proszę państwa, Karcie Praw Podstawowych. W artykule 10 również mowa jest o wolności myśli, sumienia i religii. Nie jest tu mowa o wyznaniu, tylko o religii, no ale powiedzmy, nie przypisywałbym do tego jakiejś większej wagi. Jest to artykuł krótszy niż ten, który przewidziany jest w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i mowa w nim o tym, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia, religii. Prawo obejmuje wolność zmiany, to jest tak samo jak w EKPC, przekonań, wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie swojej religii lub przekonań poprzez uprawianie kultu. Czyli w sumie jest to troszkę innymi słowy, ale bardzo zbliżone do tekstu, który jest przewidziany w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Natomiast co jest ciekawe, nie ma tutaj tego możliwości ograniczenia uzewnętrzniania wyznania. Tak jak jest w karcie, tak jak jest w konstytucji, to karta praw podstawowych, jak jest w Europejskiej Konwencji, jak i w naszej konstytucji, karta praw podstawowych tego akurat nie przewiduje. Przewiduje natomiast prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa. No, konia z rzędem temu, co mi powie, co to znaczy. Jeżeli to jest odmowy sprzeczne z własnym sumieniem i w jaki sposób to sumienie miałoby być mierzalne. To znaczy, w jaki sposób mogę uznać, jeżeli coś nie jest przewidziane wprost w prawie, że dane działanie akurat w wypadku tej osoby o takich przekonaniach będzie sprzeczne bądź niesprzeczne z sumieniem. No, jest to trochę niejasne. Niemniej jednak warto o tej wolności pamiętać, bo jednak Karta Praw Podstawowych to jest dosyć istotny dokument. Ma moc traktatową, tak? Więc oczywiście niekończące się spory, czy najpierw konstytucja, a potem traktaty, my tego nie rozstrzygniemy. No, powiedzmy, jesteśmy w Polsce, więc chyba jednak najpierw konstytucja, a dopiero potem traktaty, ale tak czy inaczej traktaty i tak stoją dosyć wysoko w hierarchii źródeł prawa. W związku z czym myślę, że ten artykuł 10 ustęp 2, który mówi o odmowie działania sprzecznego z własnym sumieniem, aczkolwiek odnosi się do ustaw krajowych regulujących korzystanie z tego prawa, co jest, no, jak to się ładnie mówi, tricky. Natomiast jest to dosyć ważny standard, któremu warto by się głębiej przyjrzeć i zastanowić, w jaki sposób on rzutuje na moje życie jako obywatela poddanego ustawodawstwu krajowemu. Czy na przykład nie jest to postulat dla ustawodawcy, ażeby uregulował w ustawie krajowej regulującej korzystanie z tego prawa, uregulował moją wolność w tym zakresie. Nie jestem pewien. To jest temat chyba na głębsze studium. Natomiast to też nie jest tak, że możemy zupełnie przejść do porządku nad tym, co jest w karcie napisane i stwierdzić, że no, jest tam napisane, niech se będzie. No, to jest źródło naszych praw. To jest źródło naszych praw. Nawet jeżeli nie jest bezpośrednim źródłem, bo wymaga przyjęcia ustawodawstwa krajowego, to jednak źródłem niewątpliwie jest. W związku z czym warto by to chyba, proszę państwa, poddać analizie. A zatem, podsumowując tę część mojego wystąpienia z natury rzeczy dosyć krótkiego, proszę państwa, na co zwracamy uwagę? Po pierwsze, że żadne instrumenty międzynarodowe nie definiują chrześcijaństwa jakoś szczególnie w odróżnieniu od innych religii. W ogóle nie definiują religii. Czy może to być przedmiotem nadużyć? Niewątpliwie tak. Tak jak w podanym przeze mnie no dosyć zabawnym przykładzie przedsiębiorczego Anglika, jednak tak naprawdę to przecież wiemy, wszyscy czujemy, że nie o to chodzi, tak? Że ten człowiek nadużył swojego prawa tak naprawdę, bo niezależnie od tego, czy akurat jesteśmy ludźmi pełnymi emocji religijnych i bardzo, prawda, przejmujemy się tymi rzeczami, czy też nie, to niewątpliwie jest to nadużycie, bo jemu chodziło po to, ażeby tak naprawdę oszukać urząd skarbowy. Więc nie ma definicji, nie ma jakiegoś szczególnego sfokusowania się na chrześcijaństwie czy jakiejkolwiek innej religii. Nie ma także, jak sądzę, jasnych rozwiązań. To znaczy, dochodzimy tutaj do podstawowej kwestii, na ile jesteśmy w stanie korzystać ze swoich praw bez naruszenia praw innych. Czyli na ile wolność słowa jest ważniejsza od cudzych uczuć religijnych. Przykład powszechnie znanej sprawy Rabczewska przeciwko Polsce, gdzie chodziło o jakąś taką niezbyt rozsądną wypowiedź sławnej wokalistki, która stała się asumptem do poważnego postępowania i jak najbardziej poważnych analiz dokonywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. I to idzie w tym kierunku za ślad chyba za common law też, że wolność słowa jest
filarem, którego nie można naruszyć i nawet wolność wyznania, czy wolność, może inaczej, prawo do szacunku dla moich wyznań jest tutaj, musi ustąpić przed wolnością słowa. Chyba w tym kierunku, jak sądzę, idzie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy to dobrze, czy źle, to jest kwestia otwarta i pewnie można by na ten temat dyskutować. Natomiast jest to dosyć charakterystyczne też dla prawa amerykańskiego, które raczej punktuje wolność słowa jako ten element, który konstytuuje tak naprawdę republikę i jest ważniejszy od ochrony uczuć religijnych. W tym kierunku to idzie. Czy to dobrze? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, bo zdaję sobie sprawę, że aczkolwiek może nie dotyczy to mnie osobiście, ale zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele osób traktuje absolutnie poważnie swoją religię i bardzo dobrze. Mam ten przykład z własnym domu, bo pamiętam moją nieżyjącą już babcię, która była osobą absolutnie dosłownie traktującą religię katolicką i będąc przy tym bardzo dobrą kobietą, jednocześnie czułaby się dotknięta już nawet nie tylko wypowiedzią pani Rabczewskiej, ale nawet drobniejszymi nawet uwagami na ten temat, a ja nie widzę żadnego powodu, żeby ona musiała z tego powodu cierpieć, gdyby to, nie uważam tego za stosowne. Więc kwestia pomiędzy wolnością słowa a wolnością wyznania, a szczerze, a ściślej biorąc, prawem do ochrony mojego wyznania jako pewnej wartości, jest kwestią otwartą. Myślę, że na podstawie przepisów prawnych byłoby bardzo ciężko nam tę granicę gdzieś wytyczyć. Myślę, że wchodzimy tutaj trochę w imponderabilia i w pewne takie podstawowe zasady zachowania się ludzi cywilizowanych. Proszę mi wybaczyć to niezbyt może precyzyjne określenie, ale to chyba nie unikniemy tego, że po prostu ludzie cywilizowani pewnych rzeczy po prostu nie robią. Nawet jeżeli mogą potem przed takim czy innym trybunałem swoich praw jakoś tam bronić czy dowodzić, to kwestia pewnego poloru cywilizacyjnego jest tutaj rzeczą, od której nie uciekniemy. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy szanowni koledzy się ze mną zgodzą, ale ta dyskusja... Jeżeli pozostaniemy tylko w aspekcie prawnym, to za daleko nie dojdziemy, bo prędzej czy później okaże się, że są ważniejsze prawa niż uczucia religijne i trudno będzie z tym polemizować. Natomiast jeżeli mówimy już o aspekcie czysto kulturowym, to tutaj sytuacja ulega pewnej zmianie. To znaczy wydaje się, że jeżeli chcemy w tym kraju czy w innym kraju mieszkają ludzie o bardzo różnych poglądach. Jeżeli chcemy żyć razem i nie pozagryzać się wzajemnie, to jak sądzę potrzebna jest pewna doza i tolerancji, i kultury, i szacunku dla innych poglądów. Wiem, że to są banały. Przepraszam najmocniej, jeżeli do takich banalnych wniosków prowadzi to moje wystąpienie, ale szczerze powiedziawszy, żadne inne nie przychodzą mi do głowy. Tak, to jest banał. Trzeba po prostu schować własne kły, prawda, i postarać się funkcjonować obok ludzi, którzy mają zupełnie inne zdanie i nie robić z tego wielkiego problemu. Tak po prostu jest. Dziękuję za uwagę.